Hej, witam wszystkich na kanale na Tropie Przyrody, a w dzisiejszym filmie przedstawię wam 5 ciekawostek na temat traszek. Będzie głównie tutaj o naszych polskich gatunkach traszek i myślę, że wielu rzeczy naprawdę mogliście nie wiedzieć. Ostatni film na temat ciekawostek o zaskrońcu wam się spodobał, a więc jeżeli teraz trzymaliśmy się na moim kanale tematu traszek, to stwierdziłem, że można coś takiego zrobić. Przypominam o subskrypcji kanału, bo naprawdę od tysiąca dzieli nas mały włos... I zapraszam na naszego Discorda, link w opisie, i na mojego Instagrama. Tam się dzieją różne fajne rzeczy, których nie pokazuję często na YouTubie. Mała informacja, bo na razie to niestety pogoda nie dopisuje, pomimo tego, że mamy już zaraz koniec marca. Ale kiedy tylko pierwsze gady się pojawią, na pewno będą się pojawiać więcej filmów z terenu. Za co bardzo przepraszam, że teraz są filmy z domu, ale po prostu nie ma o czym nagrywać, kiedy ciągle jest zimno i gadów ani płazów nie ma. Ale ja już nie przedłużam, no i zaczynajmy. Pierwsza ciekawostka to jest na temat wybudzania się traszek i hibernacji. Chodzi o to, że nie każdy o tym wie, ale traszka zwyczajna jest płazem, który wybudza się najwcześniej ze wszystkich płazów. Oczywiście to też zależy od regionu Polski i warunków atmosferycznych akurat panujących, bo zdarzy się, że czasami inne płazy, na przykład żaby trawne, się częściej jakby wybudzają, w sensie, że wcześniej. Ale z reguły, czy nawet w paru stopniach, często potrafią się wybudzać w połowie lutego traszki zwyczajne. Inne płazy wybudzają się mniej więcej w marcu i to nawet nie wszystkie, bo w tym roku to naprawdę bardzo opornie to idzie, ale traszki na przykład górują właśnie w tych kwestiach. Jeżeli nie widziałeś mojego poprzedniego filmu o traszkach, gdzie tam mówiłem więcej na temat tego gatunku, mówię teraz o traszce zwyczajnej, no to polecam jeszcze zajrzeć. Na pewno wielu z was kojarzy traszkę grzebieniastą. Jest to nasza największa polska traszka, jedna z największych w Europie i no naprawdę wygląda pięknie, zwłaszcza samce w okresie godowym. Na pewno kojarzycie ten charakterystyczny grzebień, który pokazuje się w książkach na temat zwierząt. Jednak nie każdy wie, że również samce traszek zwyczajnych, o których już wcześniej wspominałem, mają równie piękne ubarwienie, bardzo zbliżone do tych, które występują u traszek grzebieniastych. Nie jest może aż tak spektakularne, ponieważ straszki grzebienia są dużo większe i ten grzebień wygląda o wiele lepiej, ale i tak jest na co patrzeć. Jakiś grzebień występuje. Jeżeli byście chcieli kiedyś zaobserwować to ubarwienie, no to polecam okres mniej więcej kwiecień, no i patrzeć w wodzie, bo na lądzie nie widać tak tego ubarwienia. Te kropki widać, ale grzebień na lądzie jest, jest słabo widoczny. Wiele osób uważa, że wszystkie płazy zaczynają stadę rozwoju od... Jaja, a potem kijanki. Jednak u jest zupełnie inaczej. Jako iż są to płazy ogoniaste, a nie bezogonowe, tak jak na przykład żaby, ropuchy czy inne właśnie płazy, które nie posiadają ogona, oznacza, że to też traszki, po wykluczy się z jaj, nie są kijankami, lecz są larwami. I nie, nie takimi larwami jak myślicie. Takimi larwami. No bo jak z takiej larwy miałoby się zrobić coś takiego? Z takiej larwy jest już to coraz bardziej prawdopodobne. Traszki w odróżnieniu do na przykład żab, nie mają takich umieśnionych nóg, żeby się przemieszczać na długie odległości, jednak im to nie przeszkadza. Traszki są naprawdę bardzo wędrowne, a czasami znajduje się nawet w odległości pół kilometra od zbiornika. To nam pokazuje sytuację traszek w miastach i parkach na przykład, gdzie nie muszą przedzierać się przez zarośla, co im w miarę idzie w naturze, przez co nie musiały być obdarowywane aż takimi jakby darami od natury. Mówię tutaj o umieśnionych nogach. Tylko muszą pokazywać drogi, właśnie na przykład drogi rowerowe, tam gdzie jeżdżą auta i różne zabudowania miejskie, które zostały stworzone przez człowieka. No i ostatnia ciekawostka, myślę, że jedna z najciekawszych, o której pewnie dużo osób nie będzie wiedziało, bo jak dobrze wiemy, płazy bezogonowe, bezogonowe wydają dźwięki godowe. Tutaj macie na przykład przykłady. Tutaj kumaki, żaby zielone, przyrzekotki. No ale. Płazy ogoniaste nie wydają tych dźwięków godowych. Jednak nie myślcie sobie, że to koniec tej ciekawostki, bo to jest raczej dla każdego oczywiste. Jakby bardziej chodzi o to, że płazy ogoniaste nie. potrafią wydawać też inne dźwięki, nie tylko te godowe, bo jakby godowych nie potrafią, ale potrafią wydawać inne. Często po wyciągnięciu traszki z wody na ląd, albo jakiegoś dotknięciu jej w bliższym kontakcie, traszki potrafią pisknąć. Tak, naprawdę. Myślę, że to ciekawa rzecz. No i wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że taki szybki film Wam się spodobał. Przepraszam za opóźnienie z filmem, ale no ostatnio nie mogłem znaleźć czasu za bardzo na nagranie. Um, I co? No, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia za dwa tygodnie prawdopodobnie. O ile się szybciej nie ociepli i nie uda mi się czegoś znaleźć i Wam rzucić jakiegoś szybkiego filmu, no to dopiero za dwa tygodnie się zobaczymy. Ale trudno, przeżyjecie. No, zobaczymy. Myślę, że w kwietniu się zacznie ocieplać i zaczną się wybudzać gady. Jak się budzą gady, to naprawdę będą się super rzeczy działy na kanale, więc polecam tutaj zostać stałym widzem i czekać na te super wydarzenia. Dzięki. No i co mam powiedzieć? Powodzenia wszystkim na próbnym, bo ja właśnie idę jutro Siema.